na początku wiemy, że ostatnio narzekałeś trochę na to, że trenujesz, a nie widać efektów tego treningu. Właśnie dzisiejszy skok, no tutaj wśród publiczności, no widać, że sprawił im radość, bo był naprawdę fajny. No jak ty ocenisz ten swój dzisiejszy skok? Znaczy, no, na pewno się cieszę, no bo każdy taki dalszy skok daje mi radość, no po to trenuję, żeby właśnie skakać i im dalej, tym lepiej. Wiadomo, no było trochę dzisiaj loterii, szkoda, że tak to wszystko wyszło, ale takie są skoki. W sumie dwa miałem takie niezłe skoki, ten pierwszy to miałem problem w powietrzu, dlatego nie był taki daleki. Ten pierwszy w zawodach był, naprawdę sam trener powiedział, że bardzo dobry skok i tak trzeba skakać, na tym trzeba dopiero bazować, żeby iść wyżej i wyżej, więc cieszę się, że w zawodach ten skok wyszedł. Też troszeczkę się bałem tego konkursu, bo no, przez tydzień byłem pracownikiem biura zawodów i zupełnie nie trenowałem, nie skakałem. Strasznie zmęczony jestem, niewyspany, no bo się pracowało ciężko i długo. Ale może to dzięki temu tak się udało, że może trzeba troszeczkę odpocząć od skoków, żeby głowa odpoczęła, może tak ma być. No mhm. No, nową, ale też starą rolę, bo już brałeś udział w biurze prasowym właśnie, także prowadziłeś trening Otwarty Polskich Skoczków. Jak się czujesz w takiej nieco innej roli? Znaczy, w biurze prasowym nie pracowałem, ja tylko pomagałem przy tym treningu otwartym, natomiast byłem pracownikiem biura zawodów. To są dwie różne rzeczy, ale no generalnie kwestia organizatorska. No, rok temu byłem w Wiśle, tak samo na jakim Grand Prix. I od razu powiedziałem, jeżeli będą mnie chcieli, a wiem, że chcieli, się nie załapię do składu, to z chęcią pomogę. Wiadomo, no moim celem było i jest skakać w takich zawodach. Nie ukrywam, że jest mi przykro, jeżeli no widzę, jak chłopaki, koledzy skaczą, tam stają na podium, a ja, prawda, no robię to, co robię, czyli tam listy startowe donoszę, czy telewizory znoszę. No ale ktoś to też musi robić i no w tej roli się na razie lepiej odnajduję. Wolę, żeby było na odwrót, żeby te skoki mi wychodziły. Ale jest jak jest i... No i no też cieszę się, że mogłem z tej strony znowu popracować, od innej strony zobaczyć. Wiem, że raczej ludzie byli też ze mnie zadowoleni, no więc to przynajmniej cieszy. No tak, a właśnie za tydzień letni Puchar Kontynentalny w Wiśle. No te skoki wydają się być coraz lepsze, czy liczysz na to, że trener powoła cię właśnie do składu? No nie, właśnie troszeczkę jestem rozczarowany, bo dowiedziałem się już teraz po zawodach, że już skład jest wybrany, że ponoć były tylko dwa miejsca wolne, że to już był sprawdzian do Kontynentala. No i nie będę skakał, więc no zrobiłem się przykro, bo myślałem, że jeszcze będzie taki parę treningów, dopiero wtedy wyłonią, bo nie ukrywam, że chciałem powalczyć, no bo Puchar Kontynentalny są dla mnie zawody, no tutaj się muszę łapać, a u siebie, gdzie mamy kwoty, to tym bardziej. No i troszkę mi się przykro zrobiło, szczególnie po tym dobrym skoku dzisiaj, że pokonałem niektórych kadrowiczów. Myślałem, że będę mógł jeszcze w tygodniu powalczyć na treningach o to miejsce w składzie. Okazuje się, że nie. Nie wiem, kiedy następne zawody będą, a tylko ja się trenowanie, tylko po to, żeby trenować, a nie startować w zawodach, no to no nie bardzo, no bo to się już nie robi takie nudne, że trenuję, skaczę na skoczni, co z tego, że nawet będę dobrze skakał, jak tak tylko nikt nie widzi, bo nie ma zawodu. No ale masz jeszcze motywację do dalszych treningów ciągle? Skoro jeszcze to robię, no to tak, no wracam do domu, no od jutra zaczynam znowu kolejny tydzień treningów, to nie jest tak, że raz trenuję, raz nie. Normalnie jestem w całym cyklu treningowym, zacząłem razem z Maćkiem, jeszcze będąc w Krakowie, widziałem, co on robi, robiłem to samo, więc no, to już na tym poziomie nie ma tak, że trochę tu. Trenuję normalnie, no i liczę, że to nareszcie przyniesie efekty, żeby startować w zawodach i walczyć tutaj z kadrowiczami, no bo tak to skakać tylko po to, żeby dla przyjemności, no to w moim wieku już tak nie można robić. No to życzę powodzenia, żeby te treningi zaczęły przynosić efekty, no dzięki.